Widzicie Państwo, jaki jest bat? Tajne więzienia CIA Polski. Przecież to dla jest, niego. Tak, przyszło do niego pije, bo prezydent Kwaśniewski, jako prezydent, to on mógł wiedzieć. Zresztą kiedyś nawet chlapnął, że wiedział. I potem mówił, że to nie wiedział, że to nieprawda, że to nie... Ale Leszek Miller jako premier to nie tylko musiał wiedzieć, ale i podpisać zgodę. O, i w ten sposób, i to jest odpowiedź na pańskie pytanie, na które tego wątku akurat nie poruszyłem, to teraz sobie przypomniałem. Ma być porządek w Warszawie. Nie może być bałaganu. Może być bałagan w Olsztynie, tak? W Warszawie nie. To wszystko się przełoży i na sytuację w Olsztynie, proszę się nie martwić. No i jak się trochę pochodzą te siły, które de facto rządzą w Polsce, jeśli chodzi o tą bitwę pod dywanem, te służby tajne? No myślę, że w tej chwili, stronnictwo pruskie i stronnictwo ruskie sprawuje tutaj taki, rządzi wspólnie i w porozumieniu. Nasza złota pani Aniela i zimny rosyjski czekista Putin. I plus trzecie. No tak, ale chodzi mi o tych polskich. A to, o, wie pan, jak na takie rzeczy. O to, to by mnie też odwiedził w seryjny samobójcy. A chcę jeszcze doczekać. Ja myślę, że tak, że ci, którzy są bardziej znani, to są bardziej bezpieczni. O, proszę pana. Nie ma bezpiecznych. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Kiedyś kanclerz Bismarck zainicjował pewne posunięcia, które w Berlinie wywołały rozruchy. Ludzie byli niezadowoleni i tam powstał, rozruchy powstały. No i król wezwał go do siebie i jadą pociągiem. I król mu robi gorzkie wyrzuty. Mówi, panie, no co pan najlepszego zrobił? Pan wie, czym to się skończy? No czym taki najjaśniejszy panie Bismarck? A król mówi, no postawią dwie szubienice pod moimi oknami. Jedną dla pana, drugą dla mnie. No i co dalej, najjaśniejszy panie? To się król zdziwił, mówi, jak to co dalej? Dalej nic nie będzie, będziemy wisieć i a Bismarck mu na to tak. Umrzeć i tak kiedyś musimy, najjaśniejszy panie, ale to nie powód, żeby głupstwa robić. Proszę bardzo, czy jest jeszcze jakiś dyskutant? Mam pytanie. Czy rozwiązanie WSI, na ile rozwiązanie WSI osłabiło no, te siły agenturalne? Te siły, które po prostu no, jakby działają, czy one osłabiły naprawdę rozwiązanie WSI i ich aktywność? Nie. Nie, dlatego że, proszę pana, tylko chwilowo, dlatego że po zmianie rządu nas, tych wszystkich funkcjonariuszy, których powołał minister Macierewicz, wszyscy ci co do jednego zostali wyrzuceni ze służby, a wrócili do służby ci, którzy byli zweryfikowani. Tam z wyjątkiem jednego pułkownika, który w karnawale się zatańcował na śmierć. Ale to tylko ten, a wszyscy inni nie. To on już nie mógł wrócić, bo się zatańcował, a tam ci inni nie. Oni nawet się odwoływali, ci funkcjonariusze młodsi. Więc sąd pracy, żeby nie robić skandalu, to ich przywrócił do pracy, ale to znaczyło tylko tyle, że dostawali pensję przez jakiś czas, ale nie wolno im się było zbliżyć na odległość strzału tam do biura. Także tak to jest przykład na zalety nieistnienia. Otóż kiedyś, jak znaczy nie kiedyś, tylko w 1968 roku Związek Literatów Polskich wydał taki almanach i okazało się, że między 1957 a 1959 rokiem nikt nie był prezesem Związku Literatów Polskich. Był Słonimski, ale nie można go było wymienić, bo cenzura już dobiła nazwisko. No i wtedy profesor Kotarbiński przysłał Słonimskiemu taki list z takim wyjaśnieniem, że nieistnienie jest atrybutem zaszczytnym, przysługującym także Bogu i Sprawiedliwości. Otóż oficjalne nieistnienie
wojskowych służb informacyjnych, oficjalna nieobecność wojskowych służb informacyjnych jest tylko wyższą formą obecności. Tak samo ich nie ma, jak nie ma izraelskiej broni jądrowej i innych rzeczy na tym świecie. Proszę Państwa, wydaje mi się, że na dzisiaj panu redaktorowi serdecznie podziękujemy. Prawda? Natomiast dziękuję jeszcze bardzo. Dwie informacje. Tu oczywiście można się zaopatrzyć. Pytałem pana redaktora, czy on to wszystko czytał, co sam napisał, ale podobno tak. Mówią, że jak ktoś już pisze, to nie czyta. I drugie, także zachęcamy jeszcze, można nabywać tylko u nas, tylko dziś, tylko w takiej cenie. Oczywiście. Tak jest. I drugie.